Nowy najszybszy czołg średni w grze Mini T95 z obrotową wieżyczką, kolejna porcja żetonów Aquino i japoński król wzgórza to są sprawy, które wspólnie poruszymy w tym filmie. I na dobry początek spójrzmy na dwa kolejne pojazdy, które trafiły w ręce supertesterów i które prawdopodobnie pojawią się w paczkach już w najbliższych miesiącach. Pierwszy z nich to DZT-159 teoretycznie najszybszy czołg średni w całej grze ale dlaczego mówię teoretycznie? Bo najszybszy będzie tylko wtedy, gdy zamontujemy na nim turbosprężarkę i użyjemy do palaczy. Wtedy jego prędkość przekroczy nawet 78 km na godzinę, no ale bez nich no nie będzie już tak kolorowo. I co wiemy o tym DZT? Jest to na pewno bardzo dobrze uzbrojony 9 Tier, ponieważ mamy tutaj działo 122 mm, Bija ono po 440 przy penetracji wynoszącej 260 na peku i 310 na godzie, to są spoko wartości. Tak jednak to tak naprawdę tyle z plusów, ponieważ przodowanie jest bardzo długie ponad 13 sekund. Celność jest lipna 0,42 na 100 metrów, stabilizacja fatalna, a czas celowania to prawie 3 sekundy. Na ratunek przychodzi tylko opuszczanie, które jest całkiem niezłe jak na Chińczyka, bo jest to 7 stopni. Jak wygląda dokładnie mobilność tego pojazdu i te dopalacze? Więc pojazd. Bazowo wyciąga niewiele bo 40 na godzinę, ale masz 7 dopalaczy, które drastycznie zwiększają prędkość maksymalną i moc na tonę. Tak jednak co jest bardzo ważne, te dopalacze działają króciutko bo tylko 5 sekund i jest to no, znacznie mniej niż w czołgach ciężkich. No i oczywiście jak mamy 5 sekund dopalaczy, no to cho, zużyjemy je błyskawicznie. Dojeżdżasz na pozycji i pyk dopalaczy już nie ma, to będzie spoko, ale w sumie tylko na krótkie bitwy i małe mapki. Jeśli chodzi o żywotność nowego DZT, to jest ona na pewno dyskusyjna. Życia mamy niewiele, bo 1600, ale pancerz, no, powinien coś odbijać. Kadłub ma tak pomiędzy 180 a 220 pancerza, zależy które miejsce, ale wieża wygląda znacznie lepiej. tam mamy ponad 300 pancerza, to naprawdę fajnie na dziwiątym tierze. Ale są dwa włazy, które, no, będą łatwym celem, o ile ktoś dobrze przymierzy, szczególnie jak będzie wyższym czołgiem, także pewne czułe punkty są. No, ale tragedii na pewno nie ma i uważam, że to jest wyjątkowy czołg, którym chciałbym zagrać, i liczę, że taki pojazd będzie po prostu więcej. Które mają coś wyjątkowego, nie są kolejnym klonem. Drugi pojazd to amerykański TD-8 tieru XM57. Jak dla mnie to jest taki miks pomiędzy Excaliburem i T95. Jak go zobaczyłem, to od razu powiedziałem, że o, T95 dostało wieżyczkę. No i co będzie ten pojazd wyróżniać. Na pewno działa, ponieważ mamy tutaj ósmy JR z działem 155 mm, to jest naprawdę ogromna siła, ale jest też pewna cena. Ładujemy ponad 18 sekund. Efekt będzie jednak taki, że strzelimy za 630 przy penetracji wynoszącej 270 na podstawie i 315 na godzie, To są, uważam, bardzo, bardzo fajne wartości. Jakby było mało, Pojazd ma jeszcze potężne hajki, które walą po 900 i mają 90 pny, więc jak spotkamy jakiegoś RHM-a, Skorpiona, to hoho, będą mieli przerąbane. Jeśli chodzi o pozostałe aspekty działa, no to już jest mniej ciekawie. Celność to 0,45, czas celowania ponad 3 sekundy, rozrzut mamy jak lodówka, także no celownik będzie na dwa monitory. I znów sytuacja ratuje opuszczanie 7 stopni, choć w Amerykańcu pewnie chcieliście 10. No i mamy także ten ogromny wychył na boki dzięki obrotowej wieży. Wiadomo o nie w pełni, ale uważam, że to będzie na pewno bardzo duży atut na polu bitwy. Co do jazdy, to raczej logiczny: XM nie będzie najszybszy. Wyciąga 24 km na godzinę do przodu, 12 do tyłu, ale mocna tonę. Jest naprawdę nie najgorsze, bo jest to ponad 13 koni. Także jak wstawicie turbo, to będzie jechał prawie te 30 na godzinę. Obrót będzie oczywiście powolny, także no, trzeba będzie i tak uważać na lighty, szybkie medy. A co do żywotności, to jest dla mnie troszeczkę rozczarowanie: pojazd ma tylko 1300 życia, i dla kontrastu inny TDK amerykański TS5 ma 1500. Więc zobaczcie, no, różnica spora na niekorzyść tego nowego XMA. Opancerzenie także troszeczkę rozczarowuje, ponieważ mamy no, czułą dolną płytę, to jeszcze przeżyje, tam trzeba około 210-220 penetracji, aby się wbić, ale górna płyta także ma liczne problemy, no i oprócz tego mamy jeszcze oczywiście włas, także no, jak ktoś będzie miał golda, to będzie ten pojazd na pewno systematycznie przebijał. Z pozytywów mogę jeszcze powiedzieć, że pojazd ma dobre maskowanie i nie najgorszy zasięg widzenia, 370 metrów, także pewne plusy są, pojazd. Powinien nadawać się walki na blisko, powinien tam móc dojechać, ale z tych dwóch chyba bardziej zainteresował mnie ten Chińczyk DZT. Dajcie znać, jak to wygląda u Was, który bardziej Wam się podoba. Do tego zostawcie suba i lajka, a dwie osoby z Was dostaną oczywiście po 500 zł jako taki prezent. A teraz widzicie ostatnich wygranych. Kolejna sprawa to nowe żetony Aquino. Już dziś od godziny 17 będziecie mogli odebrać kolejne 6 sztuk i aby to zrobić... Wystarczy tylko, że wpadniecie na mojego live'a na Twitchu i miło spędzicie czas. A przypominam, że cenę żetonę możecie wymienić w grze na rezerwy, miejsca w garażu, konto premium, misje razy 5 i wiele, wiele innych, dlatego zapraszam, link macie oczywiście w opisie. I teraz moi drodzy, przechodzimy do bitewki na jednym z moich ulubionych medów, pozwólcie tylko, że założę okulara, aby cokolwiek widzieć, o, od razu lepiej. Więc jest to japońskie STB1 pojazd, który ma genialny DPM, do tego świetne opuszczanie, i to sprawia, że na mapach typu Urwisko jest moc. Szczególnie kiedy pojedziemy na górkę, kiedy pojedziemy na latarnię, wtedy można robić niesamowity wynik. I pan Mordu pokaże właśnie, jak to się robi. Początek jest ważny: dużo naszych sojuszników pokarało baczata na wieście, przez co no już ledwo tam się trzyma. A my staramy się wykorzystać rampę i pokarać jeszcze dojeżdżające czołgi do np. jakiegoś krzaczka, do jakiejś skałki. Skorpion ma swoją skałkę, no ale ma też 700 HP w plecy, no bo no, niestety no, jest duży, ma słaby kamuflaż, więc jest ryzyko kiedy wybieramy się na taką przejażdżkę. I oczywiście bazujemy cały czas na tym opuszczaniu, ponieważ no, kiedy masz 14 stopni opuszczania, wiele pozycji staje się dla ciebie dostępnych. I zawsze, kiedy muszę powiedzieć, mam wybór i widzowie mnie pytają, który go wybrać, STB czy UDES? Wybieram STB. Dlaczego STB, a nie UDES? Bo STB ma, po pierwsze, moi drodzy, lepszy DPM, po drugie, ma fantastyczną penetrację na goldzie, to jest oczywiście 330, więc pancerz wroga nie jest dla ciebie żadnym wyzwaniem, w UDESie jest problem. STB... Podobnie jak UDES ma problem, że się czasami zapali, zajara, choć uważam, że i tak mniej niż ten szwed. No i także oczywiście STB, co jest no istotne, ma inny w ogóle kształt. Taki kształt czołgu mi dużo bardziej leży, wygodniej mi się gra, ustawić jest wygodniej, do tego tu jest lepsze opuszczanie. No tych przewag trochę STBK jest. No ale wiadomo, UDES no, bije za więcej i twardsza wieża, no i za coś. Trzeba po prostu wybrać. Ja wybrałem STBK dawno temu i dużo bym się musiało zmienić w udes abym chciał się na niego przestawić. Ale to jest oczywiście moja prywatna opinia. Nie każdy tak samo ocenia te dwa czołki. Ale na przykład na kranówkach, no to częściej STB zdecydowanie. Właśnie przez to, co wymieniłem. <laughs> no i teraz mamy fajną pozycję. Jesteśmy na tak zwanej rampie, karamy sobie E75 albo HTR bazuje na razie na pancernych i przez to brakuje mu penetracji na 7,5. Teraz decyduje się na użycie intuicji, choć nie wiem, czy to jest w sumie intuicja. Strasznie długo te pociski zmieniał. Może nie ma jeszcze perków, ale na pewno ma wyposażenie. Zobaczcie, różowy dosyłać, fioletowa staba, fioletowe celowanie. Oj, jest tutaj bogato. Ja. No na STBku takich rzeczy nie mam, ja to jestem biedak. <gry> no i teraz y, zapłaciliśmy pewną cenę za wjechanie wyżej. Dostaliśmy bombę o T 75 za 551, no ale fakty są takie, że w tym momencie. <gry> te radzieckie czołgi mają przerąbane. T44 BUM! Boom! 430 BUM! Nic nie mogą tutaj panowie zrobić. I to jest według mnie kwestia minuty i skończą wszyscy w garażu koncept. To już zobaczcie, pali wrotki. Mówi, spiernij stad, póki jeszcze się da, bo wie, że tutaj nie ma szans. Tu się nie odnajdzie. Dobrze robi gościu, dobrze myślisz. Też bym tak pomyślał. Żartuję, ja nie myślę, ale zawsze próbuję, ale nie wychodzi. 430 dostaje po wieży z golda. Ten gold nasz farmi jak chce tego 430, tak zwanego uszaka. No i jeszcze jedna pecha. To było łatwe, to była prościzna. No i za chwilkę reszta tak samo skończy. No to jest farmienie kaczek, no strzelamy jak do kaczek. Choć teraz faktycznie iz 2 2 lekko zaskoczył, bo odbił ten strzał. Nie wiem, czy poleciał w działo. To chyba jedyna opcja, że musiał trafić w działo. Akurat nie powiedziałem tego w ramach zalet STB, ale działo kalafiorzy. Dlatego nie dziwię się, że bohater ma taki zestaw. Kiedy wbijałem tym czołgiem trzy biegłości, udało się już jakiś czas temu, to bardzo zrozumiałem, że trzeba w to działo zainwestować. I tak jak bohater, zgadzam się z tym, że ulepszone celowanie tu ma sens. W tym czołgu jest to spoko pomysł. Niektórzy grają z wzmocnieniem. Testowałem. Nie sprawdzało się. HP jest 2000 na start. Oczywiście zawsze lepiej mieć więcej. 2200 na przykład, ale to nie jest tak ważne. Najbardziej w bitwie mi psuły w STB, wiecie co? Takie aspekty jak celność. To był problem. To, że dostawałem penetrację od arty za 1000, bo to się zdarza. Podpałki. To są rzeczy, które na pewno bym powiedział, że sprawiają trudności. Naprawdę nie wiem, czy jest jakikolwiek czołg średni. Nie licząc baczata i leoparda, który mi tak często dostawał penetrację od arty, jak STB. Ale i tak mówię, go lubię, bo mm, jakby no to jest coś, na co się godzę, tak? No, ten czołg po prostu no, nie może dostać w bok, nie może dostać w tył, dostanie tam, to jest problem. No ale na przykład w tej bitwie nie Marty. Ma no i to jest rozwiązanie. Kupisz Vot Plus nie ma arty. A czy Plus, Plus? No to taka nowa będzie za jakiś czas, już mi powiedzieli. Żartuję oczywiście. Dostaliśmy strzał w tył o dwa Fentragera. Dobrze, że bez podpałki. I bohater na tej górce zaczyna mieć problem. A jaki jest problem? Problem jest taki, że nasi sojusznicy są daleko od nas. I choć mogą nas częściowo wspierać, to zwróćcie uwagę, że w tym momencie rywale mogą komfortowo wjechać tutaj. I co? I jest problem. Mamy 450 życia. Rywale mogą tutaj się wspinać, a Waffentrager sprawia, że snajpa nasza też tutaj jest ograniczona, więc ja na miejsce bohatera bym się trochę cykał. Tutaj strzelać wychylać. Polujemy na ślepo Waffentragera. Oczywiście on gdzieś tam może być. Nie wiem, czy to akurat jest ta pozycja, którą ja bym wybrał Waffentragerem raczej nie. O, No, 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 no coś tam bardziej terejone. To jak najbardziej. Ja nie jestem ekspertem od blindów. No, ale uważam, że raczej tamta tam pierwsza pecha to taka średnia, te późniejsze to, to lepiej, już bardziej miały szansę coś sprawić. Co jest dobijające? Nie ma pocisków. Siedem zwykłych, dwa hajki, bohater. Mimo, że STB-1 ma mnóstwo pocisków, wypstrykał się z nich. Ten czołg ma 50 pocisków, zostało 9. No niby jeszcze jest szansa, że jakoś to styknie. Ale ciężko. Ale będzie ciężko. Też zawsze możemy paść w ogóle bez strzału. To też jest taka opcja, ale uważam, że serio, pocisków jest teraz bardzo mało. Nie mamy goldowych, które też są bardzo potrzebne, jeśli będziemy walczyć z Wuzetą z konceptem 1B. Po CSA przebijemy tego Ventraggera, tego XM, ale te dwa topowe pojazdy trochę żywotności mają. Nasze testo 103 chyba. No właśnie, żegna się z bitwą. Nie jestem zdziwiony. No, wyjechało na niego coś, co musiało go porobić. A my mamy koncepta, którego trafiamy w Gąsienicę. Zużył zestaw naprawczy tym konceptem. W ogóle Waffentrager tu poluje na nas. Cały czas Waffentrager na nas poluje. To jest bardzo zła wiadomość. Koncept, tak samo. Na miejscu bohatera chyba bym się za bardzo nie wychylał, ale też Rozumiem, co on robi, bo co chce zrobić bohater, to ewidentnie trafić Koncepta w gąska i go wydoić, bo ma bardzo krótkie przodowanie. Sęk w tym, że mówię, no, Waffen-TRAGER tu mierzy, więc jeśli delikatnie y, za bardzo pokażemy tą wieżyczkę, no to będzie poptoka. Koncept pcha się ewidentnie do przodu, zaraz tu wyjedzie, bohater mierzy na wyjazd, nie daje mu gąski niestety, zbiera sam za zero, dużo szczęścia w tej sytuacji, kolejny strzał, jest już w gąsk i teraz jakby obrócić czołg, może ten koncept będzie bezbronny, widać strzał Waffen trager Waffentrager ewidentnie to puluje, jesteśmy sami na pięciu, ostatnie dwa przeciwpancerne, ostatnie, uwaga... Koncept cofnął, ale spudłował. Kolejna pecha, tylko za zero, niestety w gąskę. Można było lepiej przymieść. Bohater wychyla się, daje pechę. Koncept ma 15 życia, więc Hake go powinien wykończyć. Mierzymy hikiem. Dostał za 15, ale został już ostatni pocisk. Rywale przyjmują naszą bazę, mają 4 pojazdy. I to wcale nie ogryski. Nie, 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 to nie są ogryzki. Co teraz? Teraz to weźmy rozpęd i może skoczmy z tej latarni, to jest bardzo dobry pomysł, nie no żartuję za zrobienie czegoś takiego można banę dostać, ale po prostu mam takie wspomnienie jak tutaj kiedyś grałem turniej o 400 euro i moja drużyna skoczyła z latarni i przegrała, no i 400 euro w dupę, no spoko, można można. No tak, no czasami takie akcje się zdarzają podczas turniejów. Ostatni pocisk. Bohater liczy, że ten Trager podjedzie, no zrobi cokolwiek, że ten strzał jeszcze może odda. Ostatni, pożegnalny. Przebiliśmy 12 tysięcy, więc no 13 nie będzie, chyba żebyśmy trafili na ślepo, ale wiemy, że nie trafiał go koleś. To, to było widać, że one te pociski nie trafiały. 35 sekund. Ha, chyba nic z tego nie będzie, nie wydaje mi się, aby ten Waffentrager palił wrotki tutaj. Oczywiście on nie był wykryty przez Sombit, więc przypuszczam, że ma fulla. Przypuszczam, że to jest fullowy Waffentrager, gościu wie, że mamy świetną pozycję i nie będzie się pchał. Choć teraz jedzie i trafiamy go jeszcze w wieżyczkę z penetracją za 403, ale to by chyba było na tyle. 9 fragów. Kurde, jednego zabrakło. Jednego zabrakło do pulano i kupa. Bitwa przegrana, baza zajęta przez przeciwników. Bohater na pewno mógł zrobić więcej. To jest tekst, który często mogę powtarzać, i to chyba zawsze można tak powiedzieć, że mogło być więcej. No gdyby nie te blind, tak? Najbardziej te blind bolą bo gdyby nie one faktycznie tutaj 13k byłoby w zasięgu, kto wie, może nawet medal pula. No i cóż, bitwa pokazała dlaczego lubię STB, dlaczego wam go polecam, szczególnie jeśli tak jak ja lubicie strzelać często, skutecznie i mieć świetne opuszczanie. Ten czołg te rzeczy na pewno oferuje. I to tyle w tym filmie ode mnie, zapraszam na live'a, zapraszam do wzięcia udziału w giveaway'u, proste, a goldzik się przyda każdemu. Do zobaczenia i pa pa!